Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Chłopaki z Mazowsza. Jest ze mną Olek. No jestem. Oraz Agie. Cześć. I dokończyliśmy sobie siano kłosy poza odcinkiem, te które właśnie robiliśmy w poprzednim odcinku. Wyszło nam 11 kostek. Dzisiaj również właśnie wyjeżdżamy sprzętami do sklepu. I wiemy sobie kolejny teren z trawą, który będziemy dzisiaj kosić. Mianowicie ten tutaj. Jego już się kupuje osobno, bez tam żadnego pola, tak jak to było ostatnio. Także my z Agi lecimy. Lecimy na sklep po maszynki. Olek już tam leci i będzie kosił. Ten odcinek nagrywamy 20 grudnia około godziny 18:20. Jak też zresztą widać w prawym górnym rogu. Wypożyczymy sobie. Pożyczymy czy kupimy? Możemy pożyczyć w sumie. Maszynkę do zbierania pokosów trawy z ziemi. Można też to zrobić. Sierkarnią z przystawką. No ale we dwóch sobie to ogarniemy. I właśnie będziemy dzisiaj robić siano kiszonkę z trawy. Czyli po prostu kosić trawę, owijać i. Kosić trawę, owijać i. Kosić i właśnie zbierać, owijać w bele. Także podpinaj Agię i możemy się zamienić. Zmienię na 150, 314, także nie zeruje się. Nie zeruje się licznik. Dobra. W dodatku tam żadnego nie ma. Ciągnik możemy naprawić w sumie. To i tej klasę podjąć. W takim razie nie mamy żadnej tutaj naprawy na. Jeszcze głębiej, bo tam jeszcze jest... do przodu. No. Teraz dopiero. Nawet słychać. Nie mamy żadnej naprawy na farmie. Także musimy to właśnie robić w sklepie. Ale akurat tak tu byliśmy już. Także spoko. Ten do 3 razy. Zanim zaczął cofać, do 3 razy bieg zmienił. Dobra, już tam Olek działasz? Kasisz, trafiłeś? Halo, halo, Olek? No tak. Zasięgu nie było chyba. Spoczko. Także my już lecimy. I będziemy zbierać. Łochow nie będzie wyprzedał. Nie, zwątpiłem. Nie? Wezmę te krawężniki i pancerne. To tylko tak, to prawda, trzeba uważać na to. Ładnie ten klasik się prezentuje. Naprawdę spoko to wygląda. A właśnie sobie na początku odcinka przejechaliśmy nim do sklepu. Będę skręcał. Kierunku nie widzisz, ale musisz mi wiedzieć na słowo. Tu jeszcze te kostki są. Plan jest, żeby przesiewać te łąki, żeby po prostu były jako pole, żeby można było nawozić, żeby więcej też dawały. Trawy. Dobra, masz, nie poczekaj tu, już. Ja się rozłożę, cofnę i zaraz tu będziemy tam pod Z chyba możesz włączyć, chociaż ewentualnie Y będziesz ogarniał, nie? I tak się nie trzeba, tak się nie trzeba zatrzymywać. X-em chyba się rozkłada, to nie, o i X. Świder. A. Nie to. To. Dobra, możesz w sumie podjechać bliżej. Nie, no, będę przy twojej lewej jechać. Po prostu nawrócę, strzelam. Mhm. Dobra. To ja poczekam. No, to poprzeczne kolejki, potem możesz już w drugą stronę, chociaż w sumie nie wiem. Tą stronę chyba jest dłużej, nie? Co teraz jechałeś? Nie testowaliśmy, czy to będzie działać, ale mam nadzieję, że będzie działać. Ja tam chyba do 20 prędkość, także może. Nie mam mocy na 100. A, właśnie tego też nie przetestowaliśmy. Niby 300 koni. A nie, no rozbuja się chyba. Chyba się rozbuja. Ten tu będzie tylko jeszcze. Redukował. Kilka razy. Zrobię to w prawo, w prawo, w prawo.
Bo tam... Nie, podjechałbym. Tak blisko. Tak, blisko. Być może ten odcinek już wleci jakoś w weekend. Nagrywamy go we wtorek. Także jeśli tak będzie, no to wszystkim życzymy wesołych świąt. Zdrowia przede wszystkim. A ciężko łatwy czas. To lepiej na tym pomacie, nie? Gdzieś tam. A potem się rozpędzę i to nie wyhamuje wtedy. Lewo, w lewo, zawijaj. W sumie tak czasem się trzeba zatrzymać. Będzie. Ile tam masz już? 4,5 tysiąca. No. Belki mają 5,5 bodajże. Dość się teraz na prawo przesunął, przecież skakiwał z prawo na mamę. Mm-hmm. A wiesz, zwracało? No dokładnie. Ale w sumie spoko, że ta rura się tak tutaj wraca dookoła. Jadę, bo zaraz będę cofał. No ja tam teraz też ciasno trochę. Ale ogarniemy. A Olek jak tam? Dookoła jedzie. To w sumie to my chyba. My chyba pasowałoby, żeby. Dawaj z tamtej strony. Bo i tak jak tu Olek dojedzie, to muszę. Z powrotem. Jechać, nie? Bo przy płocie będzie ciasno. Po ciebie będzie ciasno. Zostawię jednego przyjaciela. No, a go będziesz lud przestworzył. Teraz nie, nawet... czy ten kawałek mały nie skosić od razu? Obojętnie. A, on do tyłu ma więcej mocy niż do przodu. Serio? Na wstecznym może musi jechać. Nie. Bo jest za bardzo pod skofie nosa. Mhm. Wyłączę na chwilę pimpkę. A, dobra, patent. Możesz na mnie sypać dalej? Ue. Tak, chcę wyłączyć, nie? Nie odpalam. To teraz mnie namierzę. Teraz mnie namierzę zaraz. Także obojętnie, Olek. No i tam te belki najlepiej też wyładować w takich miejscach odpowiednich, żeby nie przeszkadzały. Dawaj w lewo teraz. Spędzisz się i potem włączysz, nie? Jo. O, właśnie też zanim się czekanie kupiliśmy, patrzyliśmy, czy ewentualnie tą prasę podpiąć przed tam piątym odcinkiem chyba. To działaliśmy, patrzyliśmy, czy to podpiąć można do sieczkarni, czy to działa i tak dalej. Nie da się tego tak normalnie włączyć, trzeba też sposobem. Właśnie prasę przy sieczkarni. I próbowaliśmy właśnie tym na przykład zatorkiem pociągnąć, którym teraz jadę, tą prasę, ale no nie, dużo mocy ona wymaga, więc trochę cofnę jeszcze. I chyba nawet trochę za... Tam jeszcze omijaki zrobiłem, proszę bardzo. Bo omijaki nie będą rany pod... Oj! Belka się myje. Panie, nie masz gdzie wyładowywać. To takie ziwaka makapą. No w sumie teraz i tak jedziesz. Po. Witam. A, Olek? Przerwa Francji. Co się śmiesz, Olek? My tu łaka makafą robimy, spokojnie. Do przodu. Do przodu? Kurde, tak, redukuję tutaj. Pomocy też chyba potrzeba 120 koni. Do tego sprzynta. Nie wiem to mi, jaki to jest. Malutko, ale jednak wolę go. Wolę nie robić, dobra. Taktyczna, no, ma zasięg. Taktyczna ucieczka. Masz chyba, ale szybciej jeździć. Masz chyba jeździć szybciej nawet. Tak, dzwoniłem. Teraz, totalnie. Teraz to ja mam tu. Jechać 30. Ciężko. O, tak. Może pojadę 5 na godzinę? O, 6. Dobra. Ciężko ma teraz, bo nie może już spieszyć pod tą górę. Masakra. Dobra, zamienimy się miejscami. Oj, bach. Oj.
nosił. Jest jeszcze Olek. Masz tą belkę w sumie, gdzieś tu, bliżej płota przepchnąć. Nie płota, tylko słupa. Co tu skosiłeś, Olek? Nie wiem. Kamienie? Wszystko. Jakieś zboże? Wszystko. Co to? Nie wiem. Tu śpiewał. Okej. Dobra, włączamy idziemy. Włączamy, jedziemy. Ponieważ nie mam odbijania na maksa z tego. No. Oho. Pies się ją przepchnął bardziej. Ha. Ale tu. Ciekawostka. Powodzi. On nawet działa, gdy jest wyłączona. Aha. Ona się ale wyłączona. A sama sobie przełożyłem. Co tam, Olek? Bo utknął na piwku. Ja go wezmę. Zaraz przyjdę. Ja go wezmę. Idę go wynieść. Masakra. Dobra, tylko puść pod Joszem, to mi się szybko odniósł. Bo puścił. Okej. Okay. Jedź pan. Kurwa, ta stoi. To w ogóle teraz nie. Mam włączonego tego. I tak ma ciężko. 8 razy trzeba wrócić, to się wyrobił. Tararara, tararara, tararara. Co tam? Podoba mi się to. No, elegancko. Potem w prawo. To mi z powrotem. No, tylko właśnie poprzeczniaki trzeba sobie wyciąć. Kurde, sąsiad w ogóle nie ma siły. Cofnij, cofnij. W ogóle nie ma siły podjechać. Nie mówcie, że to jest ten najmocniejszy traktor, który nie ma już siły. Nie wiem. Nie, w sumie nie tak. Tak sobie zrobimy. O, myju było. Oho. To zrób tam poprzeczniaka jeszcze jednego, Olek. Zrób tam poprzeczniaka jeszcze jednego. Będzie więcej miejsca. No, co, ne? Po tej strony czy po jakiejś strony? Uważaj, bo się wyjadę zaraz. Fajnie. Dobra, idź do... Nie wyjechałeś. Abelka? Potem? Fajnie. Wystarczy. Jedziemy do końca i... O, mało tu, mało tu. Mało? Mało tu. Ogólnie... Tej trawy leci. No. Trochę się animacja baguje. O. I teraz wychodzi kolejna, więc teraz dopiero mogę ją zrzucić, jak zostanie. Wolałbym teraz nie zatrzymywać się. No, tak byłoby najlepiej. Bo zanim on coś się rozpędzi, i tak zwalnia pod górę, nie? Tak zwalnia, więc kurczę. Dobra, to o, dobra. W każdym razie. Co, możemy z tamtej strony teraz podjechać? Ja sobie zostawię pimpkę przy ścianie. Mhm. Tak krótkie tu i zrobimy i... O, i tyle. W sumie od lewej możemy. No, sieczkanie by tu było jednak ciasno, trochę. I kręcenia, więc jako, że właśnie znowu nagrywamy we trzech. Masz chwilę poczekać. Jako, że znowu właśnie we trzech nagrywamy, no to myślę, że... Fajnie by było. Cofnij jeszcze. Na wstecznym też zbiera. Nie. Nie wiesz. Oho. Co się popsuło się? To się popsuło się, że wiem jaka. Oho, da się to? Zdarza się najlepszym. Sypie ci cały czas? No. W takiej odległości? No. Możesz się poczekać jeszcze. No i w sumie chyba cofnij i zrobimy jeszcze tu po prawej stronie ten
cały. Dobra, nie będę już tego zbierał. Zanim on tu się na obroty wkręci, tam jedziemy ten cały poprzeczniak zrobić. Pod tym się też możemy zamienić ogólnie. Tak, tak, no. Żeby najlepiej... Żeby najlepiej po... skoszonym jeździć. Alo, Ruru, proszę reagować, by. 3/4. No teraz niby te procenty lecą, cały czas w lewym górnym rogu widać. Ogólnie też. Proszę poczekać. Hamulce to nie są już mocarne. Cofam. Wyłączę, może będzie szybciej, ale kurde, zanim o tym biegami. Ona w sumie. Ale poszedł. Kobito, znajdź ten bieg najlepszy, najlepszy. Odpowiedni. Wystarczy poprzeczniaków? Tak. Zrobiłem ile mogę. Możesz sobie poczekać. Tak i podejdź do przodu trochę to. Zrobimy zdjęcie. Nawet. Czekaj, czekaj. Obłączone lepiej działa. Tak. Ogólnie. Wiem. To będzie dobre miejsce na zdjęcie. Czekaj. Tu. Co? Cofnij. Trochę. Dobra. Lecimy. No i też w prawo. Najlepiej by było po drugą, stronę, jakbym był obliczony. Ale to droga. No, ale... Trudno. Ale trudno. Dosyć szeroki jest ten podbierak też, także... Pod tym względem spoko. Fajnie zbiera, dawaj, dawaj, pod górę. Też nie chcę hamować. 17 minut odcinka już, ładnie. Stefanem, że belka nie jedna nie może wyjść, druga jest na podajniku, a trzecia trochę. No to podejdź tam w prawo, wyładuj. Idę zrobić dwa razy drugą kubkę po pedigli. Okej. Ja to za nim dowajchuję. What? Jak? Jedenka, dwójka, trójka, kulka. I na czat. Jeszcze jedno, od razu podanie. No, chwilę się będzie owijać. Nie chcę czekać chyba, jedziemy. Dobra, to co? Dobra, podaję do ciebie, pasuje. Tak, do kabiny. I jeden zostawię i potem z powrotem. Żeby zatrzymywali najlepiej. Dążysz, musisz obrócić? I to... Dobra. Elegancko. Jak dojedziesz, to w prawo tam podjedź, wyładuj i możemy się zamienić. Ewentualnie. Ja tu pieca sobie na 1 metr ustawiłem. Żeby tam ewentualnie właśnie... naprowadzać sobie. Same pomarańczowe, ciekawe. No czasem właśnie, niby powinno być randomowe, ale czasem... Nie dość, że te kolory są jakieś takie ciemne, ponure. Co jeszcze? Ja kolejna pomarańczowa. Co jeszcze? Dobra, zamiana. Zamiana ja sobie jeszcze cofnę, najlepiej. Wyładuję to. Cofanie tym to chwilę zajmie. Dam radę. Oj. Y, tak. Ups. Dobra, lecimy. No i też proponuję bez zatrzymywania. Gdzieś tam w prawo kolejny przejazd. To ten najbliższy raz weźmy tutaj ten. Dobra. Alo, proszę jechać. Tutaj tak, poprzeczniak.
Brałem gdzieś jakieś mały pole kończy. No. Łąkę, potawka. Pole. To prawda. Sprawdźmy jego możliwość nawracania. No w tą stronę myślę, że dobrze. Zawsze przy takich właśnie wystających mocno maszynach w prawo jest problem ze skręceniem. Myślę, że złapię nawet. Szeroki to jest podbierak. Nie mam mocy ruszyć. A jest zimna prosty. Może szedł do wody. Ale elegancko. Idzie. To też w prawo sobie zawiń i bez zatrzymywania najlepiej. Regu? No. Ło, ścisło. No, taki szeroki podbierak nie jest. Tyle było mocy. O! Ale rzeczywiście, nie trzeba mieć włączonego. To co my się tam przy tej sieczkarni my się tam baliśmy? No bo ta sieczkarnia tak nie działa, trzeba było mieć odpaloną. No właśnie, ciekawe. Lepszy klasie jednak nie trzeba. Chyba, że te belki były jakieś duże. Zresztą nie, my testowaliśmy to, wydaje mi się. Wyjedziemy stąd, jak tyle belek nastawiamy przy wjeździe. Dobre pytanie, 22 minuty odcinka, prawie. Także w sumie... Myślę, że całkiem spoko, żeby to pole skończyć nawet. Rozpadało się ogólnie w październiku. Także nasiano na tą trawę by było ciężko zrobić, jako że pada cały czas. W lewo. Oliwo, no. Tak najlepiej właśnie bez zatrzymywania, aby to też wyłączać. Można. Może być sobie w lewo za tym zebranym, nie? Albo ci... Dajmy mu przed... Nie mam mocy tutaj wrócić. Dwa przejazdy ci, Olek, zostały. No tak. Elegancko. Do środka, jak to wygląda? Te paski ma klas na szybie z tyłu. No. I oj, oliwo. Wyzja to wszystko. Dziwnie się jedzie kombajnem od środka. Mhm. No ale tam... W tym to na fulla wali się głośnością, jak się walnie w ucho, to i na raz. Dlatego wciśniemy maszynę. Ja dam redukcja. Widzę. No to tak. Jak to ma tylko dwa biegi? Jedynkę, dwójkę. Dobra, mogę w sumie wyładować. To czekaj chwilę. Mogę w prawo się zawinąć. Wyładować kolejną, bo już mam prawie na kolejną belkę materiału. Tylko w sumie spoko tak sobie wyładować, ale w sumie tam mam jedną, w wodzie jeszcze druga, nie? Nie, wyjęta z wody. Wyjęta? A, tutaj przeniesiona. Wyłowiona. A nie, to niebieska, to jest ta z wody. Fajne jest też to, że nie trzeba się zatrzymywać. W prawo lecimy gdzieś tam. No, elegancko. O, tej wyrobie najbliżej. Oj. Dobra. To już koniec. Właśnie, myślałem, że wyrobię, okazało się, nie wyrobię. Trzeba się przytulić. Okej, okay, Olek. Ten sprzęt mamy wypożyczony na testy, no, ale sprawdza się, także myślę, że go... Tą gusiarę. Myślę, że... Kupimy. Nie, na razie na farmę wróć i niech stoi. Parę się od koło skrętny twój. Co mnie hamuje do zera? Ta maszyna tyle mocy chyba zużywa. Żeby na wstecie zabierała? Jeszcze jak jest włączona, on ogólnie cały czas redukuje ten ciągnik. O, niemiły. Dlatego w tą stronę najlepiej rozpędu. Rozpędu no, chciałbym. Duży ping macie dzisiaj? Nie. Jak to wygląda? Bez mapy gram. Mhm. Mały. Aby w miarę stały był, nie?
27, 30. Samo? Ostatni się weźmie piko pimpkę. Oj. Mhm. Dobra, jadę sobie ładować. Iu. Ty mi tak powiem, nie robisz live'u teraz, to masz mały pimp. No, aczkolwiek myślałem, żeby wrzucić odcinki teraz, bo właśnie na jutro nie mam wrzuconego i ostatnio wrzucałem, jak zagrałem i nie było źle, nawet. Nie mogę coś skręcać. Mały ten zetarek. Mały lecił się. W klasie. Spotkam się z twoim oponą, to traktorek nie wie, co się stało. Mm. Co go zabiło tak szybko. Teraz tamten drugi możemy na przykład. Nie z brzegu, tylko tamten kolejny. Też ze spędu najlepiej. Lecieć. Można też wyłączyć ewentualnie. O, kolejna belka idealnie. Co do litra. No, mocy belku na rozpędzie. Wyłączyć można ewentualnie na poprzeczniak. To też zawsze będzie. Też zawsze będzie. Jakieś paciapki są kulawy. Szybciej. Także rozważamy ogólnie, czy tą przesianie. Lewo? W lewo. Włączyłem, a dalej mocniej. Może być z brzegu w sumie. Tutaj. Oj. A mierzycie tak na odległość chyba, nie? Halo, Ruru? Sytuacja tego jego? O. I lewo. Lewo też. Lewo. Bach. No fajnie, że ta rura wraca dookoła, więc nie trzeba aż tak. Też blisko wcale odjeżdżać. Olik belki układa. No spoko, spoko. No co mam robić? Jest już też na kolejną, także sobie podjadę, wyładuję. Proszę bardzo, dostawa. Oj, jest pan nieładnie. Proszę przyjść, co? Nie mogę zrobić, ale dobra. Dwa ostatnie przejazdy znam zostały. Także akurat 28 minut odcinka, więc fajnie to wyszło. Teraz zamiana miejscami. Jedź. No dobra, no lewo. Bo się nie utop. Wykręcić. Mogę rura poczekać już tak. Się będzie kręcić za mną. No i dobra, to końcóweczka. W sumie ciekawe, ile tej trawy jeszcze tu wyjdzie. Czy na jedną belkę starczy? Wątpię. Na liczniku 326, także ile mamy? 13 bel chyba, nie? Jakoś 12, 13. Nie wiem. No, to malutki jest. Ja tylko układam te belki, które mam przy sobie. Przejazd ostatni. A nie wiem, ile, czy wszystkie tutaj daliście te belki? Nie, tylko jedna jest na dole. Jedna tam niebieska jeszcze jest. 45%. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, panie miło, stać. 11. Dobra. 11 belek mam. W sumie spoko. Mogłem tamtą niebieską. A w ogóle nie włączałem tej pracy. Teraz dopiero włączyłem. Rzeczywiście. Jak jest włączona, ma ciężko. No ale spoko, że działała. Dobra. Miniaturkę już myślę, że mamy. Mam nadzieję, że się nada. Także możemy, myślę, że wrócić na farmę. I będziemy kończyć odcinek. Także tam się, Anki, możesz poskładać. Prowadź. I tam się może jakoś wyrobimy przy wyjeździe. Chociaż to jest szeroko w miarę, ale trzeba do lewej i
i zakręt w prawo. Mi też zachodzi ta prawa, co? Dobra. Nie zahaczyłeś. Ogarnięto. Tak fajnie. No, tutaj po prawej są wąskie te gwiazdy. Na te łąki wszystkie. To ogólnie jest wąsko. Alo, panie trafiku. A planujemy też wymianę kombajnu na... No i to jest to. Proszę bardzo. Akurat mocy braku. Ostatnio z wapnem też wyjeżdżałem. A nie będę w tym odcinku. Czwartym, piątym. Oj, gdzieś tu się zawiesiłem. Palnia się belek, że biłeś okrągłych. No. A, i też to właśnie ciężko miał z tym wapnem. Także to jest wąsko, a też planujemy wymianę kombajnów. Ale to w przyszłym odcinku, a tymczasem na dziś będziemy kończyć, także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, jeśli się podobał, zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i do następnego razu, był ze mną AG. Cześć. Oraz Olek. Siema. Do następnego, trzymajcie się, pa pa.